Legendarne szaszłyki ze Szczecina. Mogę tak powiedzieć? Najlepiej niech społeczność ze Szczecina wypowie się w tym wątku, czy szaszłyki z szaszłykarni Merkury w tym mieście mają status legendy, bo będąc na miejscu i pisząc różne posty z prośbą o polecenia, zdania były różne. Niemniej jednak lokal istnieje już dość sporo czasu na rynku, więc chyba jak powiem, że te szaszłyki są legendarne, to nikt się nie obrazi. Dobre szaszłyk wieprzowy za 11,50 za 100 gramów. Ja wziąłem z keczupem i musztardą bez pieczywa, bo nie chciałem się zapychać, a po prostu spróbować smaku i nagrać. Za mojego szaszłyka zapłaciłem 24 zł, czyli znajduje się tam około 200 gramów i muszę przyznać, że posmakowało mi. W zasadzie 3 wizyty w tym roku w lokalu specjalizującym się w szaszłykach i podczas każdej wizyty wyszedłem zadowolony. Byłem w Zdrojowej w Lublinie, w Szaszłykarni w Gryfinie i teraz chyba ostatnia wizyta w tym roku, a zresztą jeszcze się zobaczy. Dziś jestem w Szaszłykarni Merkury. Mięso jak i cebula zgrillowane jak trzeba. Przypominają się wszelakie grille w gronie znajomych, przyciągnięte długimi rozmowami o życiu i nie tylko. I muszę przyznać, że jedząc je dość rzadko, to zawsze wspominam wspomnieniami. Wracam do takich beztroskich czasów i grillów robionych w gronie rodzinnym i nie tylko. Przekąsiłem, nie ma tutaj co się chyba rozwodzić na temat smaku, bo każdy wie, jak te składniki widoczne na ekranie smakują. Powiem tylko, że przyrządzone było to jak trzeba. Musztarda i ketchup dla podrasowania smaków. Fajnie wchodziło i czego chcieć więcej. W tym miejscu nagrałem jeszcze kiełbaskę grillowaną na szpikulcu, zatem to wleci w jednym z przyszłych filmików, a dzisiaj ocena to 8,5. W zasadzie wszystkie miejscówki, które odwiedziłem, dostały wcześniej wysoką ocenę, bo jak już byłem w danym lokalu, to był to lokal z kategorii legend. Dlatego dziś taki wstęp z zapytaniem, czy to też legenda. Zobaczymy, co lokalna społeczność powie o tym miejscu. Pozdrawiam serdecznie widzów i widzimy się niebawem w tym miejscu jeszcze raz, a jeszcze ze Szczecina chyba coś będzie, jak dobrze pamiętam. Trochę tam wrzuciłem, zatem kto zainteresowany, to niech sobie wpisze Capson Szczecin i pokażę wam filmy, które nagrałem teraz, jak i kiedyś parę lat temu. Pozdro!